Cześć moi drodzy. Dzisiaj coś nietypowego, jako że idą święta, będziecie mieli trochę czasu, a wielu z Was lubi sobie dłubać w różnym sprzęcie, w różnych urządzeniach, niekoniecznie za pomocą lutownicy i bardzo dobrze, bo dzisiaj nie będziemy używali lutownicy, dzisiaj zajmiemy się trochę powiedzmy łamaniem głów, bowiem będziemy składali i konfigurowali router dla prawdziwego nerda. Ta płytka to jest router i to o bardzo ciekawych możliwościach. Zapraszam do oglądania. Ten router przychodzi w takich pudełeczkach z zestawem anten i zasilaczem. W jednym pudełeczku, jak sama nazwa wskazuje, jest metalowa obudowa, bardzo fajna, finezyjna, prosta, mająca wszystko, co mieć potrzeba. W drugim pudełeczku jest same urządzenie, to jest nasza płytka i ta płytka to jest naprawdę to, co tygryski lubią najbardziej. Mamy tutaj switch gigabitowy, dwa porty SFP o maksymalnej wydajności 2,5 gigabita na sekundę. Port USB 3.0 czy tam 3.2. Szybki port USB, gniazdo zasilania typu DC jack, czyli na bolec. Gniazdo zasilania na piny, UART, konsola, MPCIe na modem 3G. Tu jest tylko magistrala USB, reset, WPS, GPIO, zasilanie. Zasilanie do wentylatorka z PWM-em, złącza do anten Wi-Fi. To urządzenie posiada Wi-Fi kategorii 6. Układy są zalutowane na płycie, więc tutaj wszystko, co potrzeba, jest na miejscu. Dodatkowo LEDy, pamięć EMC, pamięć RAM, 2 GB DDR4, procesor, 4-rdzeniowy Mediatek, który jest całkiem mocny. Switch gigabitowy. Po drugiej stronie kolejne pamięci, pamięć NAND, pamięć NOR albo odwrotnie, 128 MB pamięci NAND, chyba 32 GB pamięci typu NOR w układach SPI, gniazdo na kartę SIM, microSD i to, co jest bardzo ciekawe, port NVMe z magistralą PCIe 2.0 dwuliniową. Można tu właśnie podłączyć dysk, który sobie przygotowałem, dysk PCIe NVMe, nie obsługuje to SATy, procesor, układ, nie ma w ogóle sygnałów typu SATA, więc jeżeli chodzi o pamięć masową, to albo USB, albo właśnie NVMe, w tym wypadku ja mam tutaj dysk NVMe. Zaletą tego urządzenia jest to, że można je wystartować z różnych rzeczy. Na przykład z karty microSD. Nie ma żadnego problemu w przypadku uszkodzenia bootloadera. Są 3 pamięci dostępne. Jakby się coś podziało, można sobie wybierać switchami, z której pamięci, z którego układu chcecie wystartować płytę. Więc naprawdę ideał do kombinowania i mieszania. Co my będziemy robili? Składali to urządzenie. Pokrótce je też omówię i sobie zobaczycie, jak taki routerek ogarnąć. Sprzęt nie jest zbyt drogi, nie jest też tani. Obecnie można kupić mniej więcej za chyba 600 zł z kompletem anten, obudową, nie oczywiście samą płytką. Więc myślę, wydaje, że taka cena całkiem rozsądna. W zestawie jest nawet śrubokręt. Trochę lipny. Wezmę swój śrubokręt, jest trochę bardziej pewny. Płytka tak nie do końca jakby chciała pasować tutaj. A może tak ma po prostu być. Minusem tej konstrukcji, tej obudowy jest to, że nie ma dostępu do dysku NVMe. Nie ma tu w ogóle wycięcia ani nic takiego. Więc przy zmianie tego dysku no, będzie problem. Teraz największa paczka, największa rzecz w tym wszystkim, czyli zestaw anten. Tych anten jest naprawdę dużo. Powinno być ich chyba 6 sztuk. Więcej jest. 8 sztuk jest tych anten. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O kurde, 8 sygnałów. Wydawało mi się, że jest 6. No dobra, będziemy składali to dalej. Otwory są nacięte według
złącza SMA. To jest chyba złącze SMA. Nie będzie się obracało. Super. Ale będzie wkręcania i śrubkowania. Złącza SMA przykręcone. Producent dodał nadmiarową liczbę podkładek i nakrętek. To się ceni. Teraz trzeba byłoby to dokręcić. Nie mam odpowiedniego klucza. Użyję małych kombinerek. Teraz trzeba by powpinać te przewody. Plan mam taki, żeby rozdzielić sobie stronami na 4, na 2,4 GHz, na 5 GHz i zaczniemy właśnie w ten sposób wpinanie tych złącz. Jest to trochę upierdliwe. Kręcenie antenek. Więcej. Tak wygląda ten mały potworek. Przydałoby się podłączyć jeszcze UART, tak na wszelki wypadek, żeby mieć kontrolę nad tym, jak to urządzenie się zachowuje. Podłączyłem konsolę, w rogu widzicie odczyt tej konsoli, Ethernet, zasilanie do zasilacza, żebyście widzieli pobór prądu, jaki konsumuje to urządzenie. Je uruchamiamy. I coś nie zadziałało. Jeszcze raz. Teraz poszło. Pomyliłem TX z RX-em. To jest bootlock. Urządzenie uruchamia się w około 25 sekund. No i w zasadzie sprzęt jest uruchomiony. Jak widzicie, wgrałem sobie obraz od Obsego. Jest dość kompletny, prosty, fajny. Wystarczy wrzucić image przez Win32 na kartę SD, ustawić zworki, zbootować z karty SD i jesteście. To działa. W zasadzie nie trzeba nic więcej robić. Wszystkie opcje są dostępne, jeżeli chodzi o to urządzenie. Potem zaczyna się, że tak powiem, cała magia i można kombinować z wgraniem takiego obrazu na wewnętrzne układy pamięci, rozszerzeniem systemu plików, bo docelowo taki system plików i na karcie, i po wgraniu na układ EMC lub pamięć NAND jest ograniczony do 70 kilku megabajtów, a układ pamięci EMC ma 8 giga, więc jest to straszna, że tak powiem, bieda, marnowanie takiego miejsca, ale można to wszystko sobie rozszerzyć, trzeba to trochę wyklikać. Jest naprawdę kupa zabawy. Zobaczmy sobie, co tam dalej słychać w tym świecie. Jak widać, urządzenie pobiera około 4 watów prądu. Maksymalny pobór prądu, jaki zanotowałem, to było około 7 W. Jak widzicie, dysk NVMe jest widoczny. Ja już go sobie wcześniej sformatowałem. Odpaliłem tutaj kilka rzeczy. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie, to możecie pokrótce zobaczyć, jakie. Co mamy do dyspozycji? No, całkiem sporo mamy tutaj do dyspozycji. Aktualnie jest zajęte 90 MB pamięci RAM z 2 GB, które jest na płycie, 4 rdzenie. Urządzenie się nudzi. Wyłączę sobie firewall, żeby dostać się od portu WAN do urządzenia. Urządzenie będzie dostępne pod lokalnym adresem
Okienko mamy dostępne. Tak nam się zgłasza po zalogowaniu. Jak widzicie, sobie tutaj rozszerzyłem miejsce na dysku do 2 GB. Pamięć RAM. Bardzo, bardzo dużo tej pamięci jest z rzeczy, które mam uruchomione. Tu mam jeszcze i transmission, ale wejdźmy sobie w sieci bezprzewodowe. Ustawmy sobie jakieś hasło. Strasznie trudne hasło. Sieci Wi-Fi zostały włączone. Oba radia zostały włączone, a pobór prądu nie zmienił się jakoś diametralnie. Trzeba by podłączyć tu jakiegoś MacBooka. I co? Puszczamy test, speed testa na razie przez Wi-Fi i zobaczycie, co się stanie za chwilę. Widzicie? Dwukrotnie. I obciążenie procesora też jest dość zwiększone w tej chwili. Teraz mamy upload. Upload jest, wysysa mi łącze. Mam tutaj 900 na 300, jest 287. Więc jakby całkiem wesoło się dzieje na tym sprzęcie. Jest nieźle. Przy poborze około 11 W. Jest to pobór chwilowy, ale mam wrażenie, że przydałby się tutaj do tego sprzętu. Troszkę się grzeje. Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda na kamerze termowizyjnej. No to jeszcze jeden test. Dość mocno rozgrzewają się układy Wi-Fi, szczególnie ten od 5 GHz. Notuję tutaj 90 stopni. Procesor około 70. Powiedzmy trochę lepiej, ale grzeje się dość mocno. Warto by jednak założyć radiator. No sprzęt się trochę grzeje, szczególnie układ Wi-Fi osiąga sporą temperaturę pokroju 90 stopni Celsjusza. Procesor trochę chłodniej, ale również się nagrzewa dość mocno. Na szczęście producent przewidział tutaj punkty montażowe pod to, żeby założyć różne wersje chłodzenia. Można założyć chłodzenie aktywne, pasywne, przez termopady trzeba będzie to wszystko ogarniać, ponieważ układy mają różne wysokości, szczególnie układ switcha ethernetowego jest wyższy niż pozostałe układy. Z kolei procesor jest wyżej niż układy kontrolera Wi-Fi. Tak to mniej więcej wygląda. Będzie dodatek, będzie suplement do tego urządzenia. Jak tylko dotrze do mnie wkładka SFP, która robi z portu SFP port elektryczny Ethernet, wkładka, która pozwoli mi zastąpić urządzenie GPON, które dodaje operator, w tym wypadku net, ja mam takiego combo routera, mam taki combo router Huawei, w który wpina się światłowód, to daje Wi-Fi i porty ethernetowe. Nie chcę tego, chcę mieć swoje urządzenie, chcę mieć tylko to. Dodatkowo zamówiłem jeszcze od Chińczyka switch 2,5 gigabita. Właśnie po to, żeby sobie rozszerzyć port i dzięki temu switchowi będę mógł podłączyć swój komputer oraz swojego NASA, a dodatkowo może zagości jeszcze szybsze łącze internetowe, które pozwoli wykazać się temu małemu brzdącowi i wysycić łącze od Neti 2 gigabity. Zobaczymy. Zapraszam do oglądania.